Paulina Smaszcz zaprasza na swoje warsztaty. Czy przy okazji wbijasz szpilę Katarzynie Cichopek? Za chwilę spotka ciebie to samo. Paulina Smaszcz od czasu ujawnienia związku jej byłego męża z Katarzyną Cichopek jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na jej profilu pojawił się nowy wpis, który co prawda dotyczy jej warsztatów, ale można odnieść wrażenie, że ma także ukryte dno. Czyżby była żona Macieja Kurzajewskiego znowu wbijała szpilę jego nowej partnerce? Paulina Smaszcz 7 października, w dniu 40 urodzin Katarzyny Cichopek, zamieściła na jej profilu mocny wpis, w którym zdradziła, że aktorka i Maciej Kurzajewski są razem w Izraelu. W efekcie zakochani zdecydowali się ujawnić ze swoim związkiem. Jednak była żona jeszcze kilkukrotnie zabrała głos na ten temat. Paulina Smaszcz zaprasza na swoje warsztaty. Paulina Smaszcz sporo miejsca w mediach społecznościowych poświęca swojej działalności zawodowej. Kobieta z wykształcenia jest doktorem nauk społecznych, a także absolwentką polonistyki i socjologii. Jest także trenerem autoprezentacji i rozwoju osobistego. Prowadzi również wykłady i szkolenia skierowane do kobiet w ramach autorskiego cyklu Kobieta Petarda dla kobiet biznesu i tych powracających na rynek pracy. Jeden ze swoich ostatnich wpisów poświęciła właśnie warsztatom dla kobiet, do których skierowała swój post. Przy okazji zdradziła, czego będą dotyczyć prowadzone przez nią zajęcia. Jakie są kobiety w Polsce? Jak bardzo są zantagonizowane? Niektóre się wspierają, a niektóre nienawidzą wzajemnie. Co ma na to wpływ? Kapitał społeczny, kulturowy, ekonomiczny, a może ich wiek i doświadczenie własnego losu? O tym wszystkim dowiecie się podczas moich szkoleń, zaczęła swój wpis. Paulina Kurzajewska znów uderza w Katarzynę Cichopek. W dalszej części wpisu Paulina Smaszcz wspomina o plotkowaniu i mówieniu prawdy. Ostatnie zdania jej wpisu są bardzo znaczące. Czyżby znów skierowała je do Katarzyny Cichopek? Każda z nas jest poraniona, ale inaczej. Zanim ją ocenisz i zadecydujesz o relacji z inną kobietą, najpierw ją poznaj. O braku inteligencji świadczy plotkowanie, a nie posługiwanie się prawdą. Nigdy nie mów nigdy. Teraz się z niej śmiejesz, a za chwilę spotka ciebie to samo. Nie życz jej tego, czego sama nie uniesiesz. Kobieta Petarda Szkolenia podsumowała.